Dobry wieczór, witam Państwa na pomyczowej konferencji prasowej. Są z nami trener Legii Warszawa, pan Stanisław Czerczeszow oraz pan Adam Mieszkowski, tłumacz pana trenera oraz trener Pogoni Szczecin, pan Czesław Michniewicz. Na początek poproszę o pomyczową opinię trenera drużyny Legii. No, сложно был матч. Понятно, что не случайно Pogoń. Только четыре игры тоже проиграла, как мы в чемпионате, организованная команда, как я уже вчера на пресс-конференции говорил. В принципе, то, что мы думали, так и случилось. Игра была такая, много было борьбы, никто не хотел уступать, поэтому она такая сложилась. Не знаю, был пенальти или нет, если бы в первом тайме мы повели в счете, может быть, другая игра была бы. Я сейчас не говорю, мы бы выиграли или нет, но тогда бы была уже чуть-чуть другая игра. А так... 0-0. Думаю, что счет закономерный. Ну и стартуем новый чемпионат. Окей, так naprawdę to zaczyna się nowa liga od następnego meczu. Tak jak ja się spodziewałem, to był bardzo trudny, skomplikowany mecz. Zresztą wypowiadałem się na ten temat wcześniej. Uważam, że Pogoń Szczecin nieprzypadkowo przegrała najmniej meczów, tak jak Legia. W tej pierwszej rundzie. Nie jestem pewien, czy był rzut karny w pierwszej połowie. Jeżeli był, to na pewno, nie mówię, żebyśmy wygrali ten mecz, ale na pewno ten mecz inaczej by wyglądał. Wydaje mi się, że wynik jest sprawiedliwy. No i tak jak trener powiedział, zaczynamy kolejną część ligi. Dziękuję bardzo i poproszę o opinię trenera drużyny Pogoni. Do wieczoru Państwu. Zgodzę się tutaj z wypowiedzią trenera Czerczesowa, że mnoga było barby, było dużo walki, ale było dużo walki fair, kontaktowej, walki o każdy metr boiska. Widzieliśmy, że przeciw kolegi się gra bardzo trudno. Legia fantastycznie wykorzystuje swoje warunki fizyczne, szuka gry kontaktowej, bardzo wysoko gra pressingiem, nie pozostawia miejsca na rozegranie piłki. Mieliśmy troszeczkę problemów, to boisko nie było dzisiaj w najlepszym stanie. Tempe niepolane przed meczem. Ale to już inny jak gdyby temat i ta gra mogła być jeszcze lepsza z obu stron. Na pewno ten punkt, ten remis, kolejny remis, dla niektórych to będzie kolejny remis i zawód. Myślę, że nie sprawiliśmy zawodu licznie zgromadzonej publiczności. Bardzo mnie cieszy, że aż tylu kibiców chciało ten mecz obejrzeć. Mam nadzieję, że to już będzie standard, że na kolejny mecz też będzie tyle kibiców przychodziło według terminarza. Wygląda na to, że za tydzień będziemy grali z Podbeskidziem albo z Ruchem, nie wiem, rzut monetą chyba zdecyduje, nie wiem do końca z kim. Później wyjedziemy do Gdańska, będziemy grali z Lechią i przyjeżdża Lech, także myślę, że atrakcyjni rywale. A wracając do meczu, myślę, że należą nam się słowa uznania. Tak jak mówiłem, przeciw kolegi gra się bardzo trudno, punkty się zdobywa bardzo trudno, strzela im się bramki bardzo trudno, mają podobną liczbę bramek straconych co my, te same porażki. I myślę, że 0-0 z Legią to nie jest zły wynik, nawet biorąc pod uwagę, że graliśmy u siebie. Oczywiście chcieliśmy spróbować zaryzykować, zagrać o pełną pulę. Nie udało się, sytuacji nie stworzyliśmy zbyt wiele. Legia grała bardzo dobrze w obronie. Tak jak mówiłem na konferencji przed meczem, nie będziemy żyli i na innych stadionach, jakie są wyniki. Chcieliśmy sami załatwić sprawę awansu czy utrzymania miejsca w pierwszej czwórce. Udało się to zrobić z nawiązką. Można tylko żałować, że ta reforma spowoduje, że liga znowu się rozpocznie od nowa, że to nasze trzecie miejsce dzisiaj na pewno jest fajne, sympatyczne, ale przed nami jeszcze 7 kolejek. Jak skończysz rundę zasadniczą na trzecim miejscu, to każde miejsce poniżej to będzie niedosyt. Będziemy starali się, żeby tego niedosytu u nas nie było. Różnice punktowe są niewielkie. Będziemy mieli przyjemność w ostatnim meczu zagrać ponownie z Legią na Łazienkowskiej. Myślę, że już wtedy Legia z medalami na szyi, to im się troszkę będzie trudniej grało, będą te medale przeszkadzać, myślę tu o złotych medalach, a my może, daj Boże, żebyśmy grali o coś więcej niż dzisiaj jesteśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli mają Państwo pytania, to oddaję mikrofon w Państwa ręce. Może paruski popróbuję. Jerzy Chwałek, Super Express, do trenera Czerczesowa. Прошу сказать, какая ваша опиния об этом, что после первого части разгревок сегодня, где очки, пункты будут зеленые на 2? Как ваша опиния? В России это никогда не было. Хорошо для футбола, для экстраклассы или нет? Я не думаю,
nie myślę nigdy o tym, o czym nie powinienem tak naprawdę. To do mnie nie należy. Polscy trenerzy często krytykują to, dlatego pozwoliłem sobie zadać... To znaczy, że polscy trenerzy mają na to czas, ten na to czasu nie ma. Po co mam myśleć o czymś, co ode mnie zupełnie nie zależy? Okej. Jeżeli trenera by zapytano, czy tak się powinno zrobić przed tą reformą, to wtedy by się wypowiedział, czy tak, czy nie. Natomiast w tej chwili to nie ma najmniejszego sensu rozpatrywać takich historii. Nie wypowie się. Trener się wypowiedział, jak pan zauważył przed chwilą. Powiedział, że jego to jakby nie dotyczy, więc nie ma o czym gadać. Okej. Trener, czy po to leciałem całą godzinę samolotem, żebyśmy się z nami nie pogadali? Do widzenia.